W korytarzu z pustaków ciągnęły się drzwi i kolejne plakaty. Siedziała pod takim, na którym czarny chłopak i biała dziewczyna stykali się czołami, uśmiechnięci jak idioci. Napis pod spodem brzmiał: Wybieram radość. Podoba ci się? Zapytała. Z bliska okazało się, że papieros zwisający z jej ust to cukierek. Chyba z radość. Przerobiłabym, ale mogliby mi zabrać długopis. Czasami pozwalają odstawiać różne numery, a czasami nie. Kłopot w tym, że nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Gdzie ja jestem? Zapytał Luke. Co to za miejsce? Chciało mu się płakać. Domyślał się, że głównie z powodu dezorientacji. Witaj w instytucie, powiedziała dziewczyna. Jak widać na studyjnych licznikach, jesteśmy już pod koniec nagrań do najnowszej powieści Stephena Kinga pod tytułem Instytut. Tytułowy instytut to tajna organizacja porywająca uzdolnione telepatycznie dzieci. Jest to opowieść o kontroli, o władzy przerażającej, bo dotyczącej tych słabszych, tych najmłodszych. Fani Stephena Kinga odnajdą w tej powieści to, co jest znamienne dla stylu pisarza. Mnóstwo emocji, napięcia, no i jeszcze mnóstwo odniesień do jego poprzednich tytułów, do których poszukiwań zachęcam.